Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Wakacyjny odcinek, także wakacyjny, myślę, że temat troszeczkę poruszymy, choć dla niektórych z Państwa zapewne banalny temat, ale dla niektórych, dla przypomnienia, czasami dla młodych, może się przydać. Szczególnie wakacyjne odcinki poświęcamy podróżom dłuższym, dalszym, gdyż wakacje sprzyjają takim rzeczom jak wyjazdy wakacyjne, właśnie setki kilometrów. I dzisiejszy temat, mamy poziom oleju w silniku. Dlaczego jest bardzo istotny, jak sprawdzać, czemu może się zmieniać. Także zapraszam Państwa serdecznie na obejrzenie dzisiejszego odcinka. Szanowni Państwo, poziom oleju w silniku. Oczywiście temat podstawowy, uczą tego na kursie prawa jazdy. Jak sprawdzać, również jest to jedno z pytań na egzaminie na prawa jazdy. Ale technika idzie do przodu. Samochody różnie są w tej chwili konstruowane. Często mamy wrażenie, że są niezawodne i tego oleju nie powinno ubywać, przybywać, bo też takie sytuacje są, ale jak najbardziej trzeba tą rzecz kontrolować i to dość systematycznie. Oczywiście jazda wakacyjna, setki kilometrów ze zwiększoną prędkością, nasz silnik może troszeczkę inaczej się zachowywać i również może ten zużycie oleju nam drastycznie wzrosnąć w stosunku do jazdy, do pracy po mieście z innymi prędkościami mniejszymi. Dlatego bardzo ważna rzecz, czyli kontrola tego oleju przed każdą dłuższą podróżą, ale również właśnie w trakcie przerwy, gdy sobie zrobimy przerwę na kawę, przejeżdżając 400 powiedzmy kilometrów, zajrzeć pod maskę, czy ten poziom oleju jest prawidłowy, bo tak jak mówiłem, różnie ten nasz silnik może się zachowywać w trasach, przy większych prędkościach, przy większych obciążeniach. Oczywiście fajnie jest, jeżeli mamy pojazd, gdzie mamy oprócz tego, że fizyczny bagnet do kontroli tego poziomu, mamy jeszcze elektronikę, która nas pomaga przy każdym uruchomieniu silnika, potrafi nam powiedzieć, czy ten poziom jest prawidłowy, czy też nie. Ale ja jestem starej daty, zawsze wolę ten bagnet wyjąć, sprawdzić fizycznie na miarce, czy ten poziom jest prawidłowy, niż zaufać elektronice. Ale niestety część z Państwa na pewno ma pojazdy, gdzie niestety już tego fizycznego bagnetu nie ma po prostu w silnikach. Musimy polegać tylko na tym, na wskazaniach komputera pokładowego, czy ten poziom jest prawidłowy. No, ale sama procedura, czy też proces kontroli nie jest zbyt trudny, ale warto sobie go przypomnieć. Najważniejsza rzecz, żeby prawidłowo odczytać wskazania z bagnetu, warto, aby pojazd na w miarę płaskiej powierzchni zaparkować. Jeżeli jeździliśmy, odczekać co najmniej 5 minut, aby olej, który został przetłoczony przez pompę do głowicy, do góry silnika, spokojnie mógł swoją grawitacją spłynąć do miski olejowej i wtedy wyciągamy sobie taki bagnet. Też należy uważać, bo te bagnety w różnych miejscach są umiejscowione, żeby się nie poparzyć. W rękawiczkach, ja rękawiczki nie mam, silnik już troszeczkę nam tutaj ostygł, także bez obawy mogę sobie wyjąć ten bagnet. Oczywiście zawsze warto mieć też oczywiście jakieś ściereczkę, chusteczkę, bo ten bagnet należy oczywiście wytrzeć. Na każdym bagnecie, Szanowni Państwo, jest zakres, w którym ten poziom oleju powinien się zmieścić od minimum do maksimum. W tym pojeździe akurat jest to wykratkowany ten poziom, czyli najniższy poziom, najwyższy poziom, jaki może mieć olej. Ten poziom oczywiście najlepiej jakby się znajdował w połowie tej miarki. Także sprawdzimy sobie po wytarciu właśnie bagnetu,
A najbardziej istotnym elementem jest właśnie sama końcówka, sam wskaźnik. Wkładamy do końca, wyjmujemy i można łatwo odczytać, że jest troszeczkę więcej niż połowa, czyli można powiedzieć, że wręcz idealnie. Co jest istotne przy ewentualnej kontroli jeszcze? Jeżeli poziom jest na minimum, oczywiście można kontynuować jazdę, ale warto o tym pamiętać, że tego oleju jest minimum. Czyli nie szarżujemy, nie przegrzewamy silnika. Jeżeli mamy dojechać do na przykład najbliższej stacji benzynowej i sobie tego oleju dokupić. Oczywiście dolewamy najlepiej ten olej, który został zalany podczas wymiany oleju w silniku. I też oczywiście, jeżeli mamy sytuację, że musimy dolać ten olej, jest zima. Wyjmujemy z zimnego garażu, zlodowaciały ten olej, silnik jest rozgrzany i chcemy dolać takiego oleju. Szanowni Państwo, unikajmy takich sytuacji, gdyż olej, bardzo zimny olej, który wlewamy do mocno rozgrzanej jednostki, momentalnie schładza tylko w pewnym miejscu układ rozrządu, wałki rozrządu. Może dojść do jakichś nieprzyjemnych sytuacji, choć teoretycznie nie powinno się to stać, ale szok termiczny, który materiał może zaznać, stykając się z bardzo zimnym olejem, może mu naprawdę zaszkodzić, może dojść do jakichś nawet ewentualnych pęknięć samego elementów rozrządu, czy też nawet głowicy. Także na mocno rozgrzany silnik nie lejemy zlodowaciałego oleju. Może być sytuacja podczas kontroli, że tego oleju przybyło nam wręcz, nie, bo oleju nie musi tylko ubywać, oleju może przybywać. Oczywiście mówię tutaj o silnikach, szczególnie diesla, gdzie kilkukrotnie nie został zakończony proces wypalania DPF-u, czyli filtra cząstek stałych. Dwa rodzaje takich filtrów są. Mówię tutaj o filtrze suchym właśnie, tak zwanym, gdzie do tego procesu potrzebna jest dodatkowa dawka paliwa. Czyli ten olej sam w sobie nie przybyło tego oleju, tylko został zmieszany z niespalonym paliwem. Tak jak mówię, po kilku procesach niedokończonych dopalania tego filtra może taka sytuacja nastąpić. To jest bardzo niepożądana sytuacja, gdy nam tego oleju przybyło na maksimum, a nawet więcej, gdyż ten olej jest po prostu rozrzedzony olejem napędowym, czyli swoje właściwości już bardzo stracił. Tak naprawdę jedyny ratunek dla tego oleju to jest wymiana po prostu na nowy. Szanowni Państwo, a jeżeli mamy tego oleju minimum, czy poniżej minimum, oczywiście dolewamy tym olejem, który normalnie jest, na którym silnik pracuje. Można oleje tak naprawdę mieszać. Ja już nie będę to się rozwodził, bo tych klasyfikacji jest różne. Warto, aby trzymać się przede wszystkim zasad, że mineralny do mineralnego, półsyntetyk do półsyntetyku i pełen syntetyk mieszamy z pełnym syntetykiem. Oczywiście samych powodów ubywania oleju jest dość dużo. Oczywiście samo zużycie silnika przez wiele elementów, poprzez wycieki fizyczne, które powinniśmy zaobserwować, czy też na postoju, u siebie w garażu, na miejscu parkingowym, czy też zwykłe zapocenia różnych elementów osprzętu. Oczywiście to, że silnik zużywa olej, też jest rzeczą naturalną, to też trzeba na to brać poprawkę. Producenci dość nawet duże normy zużycia oleju przewidują. I to tak naprawdę, nie pamiętam jedna z marek, która, ale na 1000 km w instrukcji jest 0,8 litra oleju może wziąć, może spalić taki silnik. Już nie chcę wymieniać tej marki, bo już mi się przypomniało, ale nie będę tutaj mówił. Także dość duże, 0,8 litra na każde przejechane 1000 km. No, by ktoś pomyślał, no od wymiany do wymiany 15 tysięcy km robimy, prawda, tak średnio. No to proszę sobie pomyśleć, ile to oleju. To trzeba bańkę wozić tak naprawdę, żeby co 1000 km dolać
tą normę, którą przewidział producent do silnika. Można by powiedzieć, że silnik jest zużyty i do naprawy, a takie są dzisiejsze normy. Także samo ubywanie oleju, mówię, wiele przyczyn może mieć i to też trzeba się zagłębić. No i tak jak wakacje, w wakacyjnych odcinkach zawsze ten samochód lepiej sobie przejrzeć przed jakimś wyjazdem, niż mieć jakieś niespodzianki w trasie. No warto znać ten nasz swój pojazd i czasami go posłuchać, bo czasami i odgłosy, jakie wydaje, też to jest zapowiedź pewnych przygód w niedługim czasie. Jeszcze na koniec, szanowni państwo, wspomnę o jednej rzeczy. Gdy podczas kontroli znajdziemy na bagnecie spieniony olej, większą ilość spienionego oleju innego koloru niż pamiętamy, czy też pod korkiem wlewowym znajdziemy mleczny osad, też jest bardzo zły sygnał niestety, że prawdopodobnie do oleju nam się dostał płyn chłodniczy i mamy naprawę motoru gwarantowaną, można by powiedzieć. Może prawdopodobnie uszczelka pod głowicą, może jakieś uszczelnienie. Także to już z takim znaleziskiem już naprawdę kontynuowanie jazdy grozi, że tak powiem, poważnym uszkodzeniem motoru. Także szanowni państwo, olej oczywiście musi być w silniku, najlepiej prawidłowy, regularnie wymieniany, ale też i regularnie sprawdzany. I też, tak jak na wstępie mówiłem, ja starej daty wolę fizyczne bagnety niż to, co mi komputer pokazuje na desce rozdzielczej, że olej jest ok. Ja wolę sam sprawdzić. Także, szanowni państwo, zachęcam do sprawdzania fizycznego tego oleju, żebyśmy potem nie mieli po prostu jakichś przykrych niespodzianek. Dziękuję serdecznie państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.